Jak tu pięknie, prawda, Justynko? Bardzo romantycznie, Krzysiu. Wiesz, Justynko, kiedy cię pierwszy raz zobaczyłem, serce zatrzepotało mi jak taki przelękniony ptak. A ja, Krzysiu, odkąd cię poznałam, ja spać po nocach nie mogę. Ja cały czas myślę o tobie. Głowę tam tak cały czas gdzieś tam w chmurach. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Krzysiu, czy ja mogłabym ci przeczytać wiersz? No pewnie, Justynko, czytam. O, ale nie będziesz się śmiał? No coś ty. Na karteczce napisałam. No, przeczytam. Wczoraj rano wstało słonko. Wychyliło się zza chmur i powiedziało... Co podać? Ja może soki poproszę. To dwa soczki prosimy, jabłkowe. O, dobrze. Tak. Parka sobie siadła, najpierw soczek, soczek, gadka, szmatka, a potem do wyraju, po co pół, nie? Co proszę? Normalnie. Najpierw za rączkę, potem za nóżkę, buzi i dawaj jedziem z tym koksem. Łupy to pół, ubrania fruwają, łupy to pół. To co ma być? Dwa soczki. Cztery, Krzysiu. Cztery soczki. Oczywiście. Ach, trzask, prask, pęka, guma w majtkach i łupy to pół. Oj, Krzysiu, jakiś dziwny ten kelner, co? Tak, dziwny, Justynko. Bardzo dziwny. No cóż, to może jeszcze raz zacznę. Dobrze. No to posłuchaj. Moment, kogo, żebyś się nie śmiał. Nie, no coś ty. Wczoraj rano wstało słonko, wychyliło się zza chmur i powiedziało... Macie pieniądze? Proszę? Macie drobniaki albo papierosza? Proszę pana, proszę stąd iść, dobrze? Dawaj forsze, bo cię opluję. To znaczy, ja nie mam drobnych, ja mam całe 5 złotych. Może być 5 złotych. To proszę. Dawaj. No popatrz, taki jeden, no. Mógłby wziąć się za porządną pracę, nie tak żebrać po ludziach. No, słyszałem! Dawajcie drugiego piątaka. Ale za co? Za głupie odżywki. Ojej. Dawaj drugą piątkę. Masz, człowieku, idź stąd już. No i dużo szczęścia teraz dla zakochanych mogę pożyczyć. Dziękuję. I jacy tam oni zakochani. Tylko starzy wyjadą, to hop do wyraju. Łopa co pół. Przepraszam bardzo, czy mógłby pan nas zostawić samych? A pewnie, oczywiście. Ja to w waszym wieku nic innego nie robiłem, tylko sam zostawałem. Telefonik do dziewczyny i łopa co pół. No, dobra, idę. Nie róbcie mi tu figofago na stole. To znaczy na stole można. Tylko nie w restauracji. Chociaż tu nikogo nie ma, to dawaj, no chłopie, no. No nie wiem, tak troszeczkę romantyczny nastrój prysł. No trochę. No to nie wiem, Krzysiu, czytać ci ten wiersz, może tak, nie wiem, od początku, od połowy, nie wiem. Wiesz co, to nie ma sensu, i tak zaraz ktoś przyjdzie. Tak? Tra-la-la-la-la, Kuźba! Krzysiu, cześć, Krzysiu, poznajesz mnie? To ja, Szajba. Pamiętasz Szajbę z podstawówki? Kuźba, Krzysiek nie poznaje kumpli. Cześć, Lala. Bo ci się rozwala. Ojej. Chodź, Lala, siadaj, Lala. Jedziemy, Lala. Krzysiu. Co tam u ciebie, Krzysiek? Oprzyj się, mała, no. Co tam u ciebie, Kuźba? Studiuję architekturę. Ojej. O, Kuźba. A ja ściągam hasz z prostytutek. Też fajna robota. Krzysiek, powiedz mi taką rzecz. Krzysiek, nie przekiblowałbyś mi parę dni? Czy przekiblował? Tak. Przekiblował u siebie, no bo zanim mnie gliny przestaną szukać, co? Nie, to raczej nie. Raczej nie, dobra, Krzysiek, wezmę twój telefon na wszelki wypadek, to zadzwonię. Ty, nie wiesz, gdzie można kupić broń? Nie mam pojęcia. A ty, Lala? Nie wiem. Lala nie wie, Kuźba. Dobra, idę. Ej, Krzysiek! Twój tata idzie. Teścio! Ej, Kuźba! Może kwiatka dla damy? Nie, dziękuję. Nie kupisz kwiatka damie, chamie? A co on taki z korzeniami, co? A taki róż to taki jest. Dwie dyszki i mnie nie ma. Dwie dychy? Będziecie to pili? Dwie dychy, ale za co, człowieku? Za kwiatek. I za spodnie, bo baba mnie godziła rozdarłem na płocie.
Dobrze, proszę bardzo, ale proszę naprawdę stąd iść, zostawić nas samych. No, a będziecie tu jeszcze czekać? A to jeszcze? Bo czekajcie, przyniosę breloczki. Ojej. Wiesz co, już tylko to nie ma sensu. Kelner, płacimy! Oczywiście, oczywiście, oczywiście 20 zł się należy. Nie mam. Zapłaci pan potem. Ale widzę, przypiliło, przypiliło. Łopatopu, łopatopu. Justynko, ja cię przepraszam, to naprawdę tak nie miało wyglądać, no. To miała być romantyczna kolacja. Ale wiesz co? Wiem, mam pomysł. Pójdźmy do parku na spacer. O nie, Krzysiu, ja już mam tego serdecznie naprawdę dosyć. Ja mam chęć na zupełnie co innego. Na łupu-cupu mnie w mieszkaniu. Natychmiast! Pozwólmy ptakom śpiewać, niech śpiewem cieszą nas. Niech w koło rosną drzewa i rośnie stary las. Mariusz! 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 Moje dziecko! Mariusz! Co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś w szkole? Tato, mam do wypełnienia ważniejsze zadania niż szkoła. Mam do wypełnienia misję. Mariusz! Mariusz, ty jesteś przykuty łańcuchem do drzewa. Kto ci to zrobił? Mariusz! Kto ci to zrobił? Puść mnie! Kto ci to zrobił? Puść mnie, bo mnie udusisz! Sam się przykułem. Jak to sam? Sam! Łańcuchem? No pewnie. Do drzewa? A jak? To nie mogę się przykuć łańcuchem do ławki w szkole? Tato, jak zwykle nic nie rozumiesz. Chcą ściąć to drzewo! No to niech ścinają, Mariusz, co cię to obchodzi? Nie dotykaj tego drzewa, przecież to psy na to sikają, pijacy, no przecież to przecież każdy podlezie, tylko... No, ja potem z tobą nie będę latał po dermatologach. Tato, ja jestem teraz członkiem Partii Zielonych i nie dopuszczę, żeby to drzewo zniknęło z krajobrazu naszego miasta! Daj spokój, Mariusz, spróchniały trup! Może postawią w tym miejscu jakiś fajny supermarket i będzie można podrywać kasjerki. Co? Chociaż z drugiej strony to fajnie, że masz jakieś ideały, głupku. Tato, ekologia jest ekstra. Ta. Można szantażować inwestorów. Zabulał kupę kasy, żebym się odczepił od tego spróchniałego truchła. A, wyciągnąć farsę? A jak? Kasiarę? Czyli to jest normalne złodziejstwo pod przykrywką ochrony środowiska. Mariusz, przepraszam cię, synu, już w ciebie zwątpiłem. Myślałem, że naprawdę masz ideały. Przepraszam cię, synu, wybacz staremu ojcu. Nie wiedziałem, co czynię. Idź, tato, niech będzie ci odpuszczone. Ale już nie dotykaj, nie przez to dotykałeś tego drzewa, to psy, pijacy, wszystko teraz mam na marynarce, fu! Mariusz, jak się zachowujesz, co? Tato, posłuchaj, ekologia to teraz jest najmodniejszy sposób na wyciąganie kasy od frajerów. Tak. Ty, o, idzie frajer! O, frajer! Stań tam, przyjdzie, po co? Ja? Stań, no, weź pomagał. A, dobra. O, frajer. Przepraszam bardzo, co się tu w ogóle dzieje? Proszę opuścić teren budowy. To niech pan opuści teren rośnięcia drzewa. Nie pozwolimy, żeby ryk pił i ryk buldożerów przeszył ciszę pierwotnej puszczy. Puszczy? A gdzie pan tu puszczę widzi? Dobra. Proszę, jaką panowie w ogóle organizację reprezentują? Organizację Pozwólmy Ptakom Śpiewać. A ja Organizację Narodów Zjednoczonych i Wyzwolenia Palestyny. Panowie, ale w tym miejscu powstanie fabryka czajników bezprzewodowych. To drzewo nie może tutaj rosnąć. Czajniki bezprzewodowe? Czajniki bezprzewodowe! Tutaj? Tutaj! O nie! Czajnikom bezprzewodowym mówimy nie! Przewodowym, bezprzewodowym wszystkim! Bez herbaty człowiek potrafi przeżyć, ale bez tego, bez tlenu, które produkuje to drzewo... Bez tlenu, które produkuje to drzewo, człowiek nie przeżyje! No ale to drzewo to przecież... To przecież samosiejka jest, to jest suchy badyl, spróchniały trup, przeżarty przez korniki. Pan mówi, że to jest spróchniały trup, tak? Tak, nie. Mówię, że to spróchniały trup. Nie, o jak nie. Pan tak nie mówi? O nie, to jest dwustuletni pomnik przyrody. Tak, w którym, jak łatwo wyliczyć, żyją dwustuletnie korniki. Malutkie, ożywione zabyteczki przyrody. Oczywiście, pod tym drzewem odpoczywał w czasie swojej wyprawy na Wiedeń Władysław Jagiełło! To drzewo jest lęgowiskiem niedźwiedzi! Pod tym drzewem pisał fraszki Jan z Czarnobyla! Mariusz, oparty o to drzewo w czasie podróży pod Moskwę Napoleon! Oparty o to drzewo wytrząchiwał sobie kamyk z sandałów!
Było mu także no zasłoną podczas czynności fizjologicznej. Poza tym, niszcząc to drzewo, zaburza pan odwieczną równowagę w przyrodzie. Rozcina pan łańcuch pokarmowy, na którego końcu także i pan jest. I pan się znajduje i pana jelito grube. A? No dobrze, to ile chcecie, ekolodzy? 20 tysięcy. 10. 15. 12. 14. 13 to moje ostatnie słowo. Dobra, zgoda. I do tego dwa cenniki bezprzewodowe. No. Odsuwajcie. Idziemy. Za morda, no. Choroba, nie ma. Co? Nie, panie reżyserze, no, no. Nie ma. Panie reżyserze, kiedy my wreszcie zaczniemy zdjęcia? No gdzie jest to ciele, no? Nie odbiera telefonów. No, wstaliśmy o 5:00. Jest teraz 11:00, a my nawet nie jedliśmy śniadania. A pan myśli, że ja jadłem? No czekamy. No przecież to wszystko jest wynajęte, studio wynajęte, kamera wynajęta. Przecież licznik bija, tej nie ma, bo gwiazda, bo w serialu zagrała. Cholera jasna, no. W którym serialu? Nie wiem, nawet nie oglądam tego. Nie, jakąś Martę to nie może mieć dziecka, albo może mieć dziecko, już nie pamiętam. Siedzą w kuchni i gadają cały czas. A. To ona zaśpiewała taką piosenkę na walentynki, tak? Tak, to tak. Ona. Jeszcze pół roku temu to była normalna baba, można było z nią porozmawiać, ale teraz zagrała w tym serialu. Jeszcze jej zrobili zdjęcie na okładkę w wieczorowej sukni. No i teraz już nie ma rozmowy, bo Marilyn Monroe się zrobiła, kuźwa. O, idzie jaśnie pani. No, idzie. To wejdź, przejdź. Jak to nie ma przy oknie? Musi się znaleźć przy oknie, chcę tylko siedzieć przy oknie. Trudno, to pani kogoś przesadzi, ja nie wiem. Jerzyk, proszę cię, zrób, co się zwariuje, no. Tyle lat dawno nie dostałem z bani? Co? Chcę gadać z nim. A masz jakiś w ogóle kłopot? Jest kłopot jakiś? Dzięki, Jerzyk. Nie, ja wybrzmiałem, nie, ale bo chwila, bo coś jest nie tak? Co? Pani Małgorzato, nie chcę być nieuprzejmy i niegrzeczny, ale pani się bardzo spóźniła i w ogóle teraz praktycznie nie mamy czasu. Ustalmy coś. Po pierwsze, pan mi nie robi łaski. Bo tak to jest, że robole czekałem na artystów, prawda? A po drugie, pan dziękuję Bogu, że ja tu w ogóle jestem, bo normalnie za takie pieniądze ja się z łóżka nie ruszam. Nie wstaję. Tak, oczywiście. Proszę, niech pani usiądzie. Zaczynamy, kręcimy, mało czasu, bierzmy się do roboty. Nie, właśnie odwrotnie, gdyby pani zechciała usiąść nie, z buziomką. Tak będziecie filmować, ja mam z tej strony lepszy profil. I jeszcze proszę tego pieprzyka mi tutaj nie filmować, bo on bardzo mnie postarza. No tak, ale jak się teraz zacznie przestawiać światło i kamery, to zajmie z pół dnia. No trudno, trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Dobra, kurwa, kręcimy dobra, tak. Proszę bardzo, kręcimy. A co ja tu w ogóle mam robić? To jest zwiastun do wyborów najładniejszego Polaka. No i co mam mówić? Tak, odrzuciła pani już 12 wersji tekstu. Mamy nowego autora, bardzo zdolny człowiek. Napisał nowy, bardzo śmieszny. Panie Krzysztofie, pan przeczyta. Tak. Piękno jest względne. Kiedy ostatnio byłam w sklepie, żeby kupić bluzkę, to sprzedawczyni o każdej, którą przymierzałam, mówiła, że jest piękna. W końcu na jedną mnie namówiła i teraz mamy w piwnicy fioletową plandekę na rower. Super! Pójdą dalej. Sam oceń, co jest piękne, oglądaj wybory najładniejsi 2006. Zapraszam, Małgorzata Skórzek. Zapraszam, Małgorzata Skórzek. Bardzo dobrze. Podoba się pani ten tekst, prawda? Nie. Ale dlaczego? Nie jest śmieszny. No ale... Ale wszyscy się śmiali. Ale co tu jest śmieszne? Znaczy, no śmieszne jest to, że pani kupiła w końcu... Ja wiem, co mi pan przeczytał, ale co tu jest śmieszne? Ale wszyscy się śmiali! A robole się zawsze ze wszystkiego śmieją. To co pani proponuje? Nie wiem, ja tu nie jestem od tego, żeby wymyśleć, tylko żeby grać. No tak, ale my musimy coś nagrać. Ja nie wiem, co powiedzieć, ale po prostu to, w tym tekście powinno być coś o seksie. O czym? O seksie. Koniecznie o seksie, że po udanym seksie no. Jesteśmy piękniejsi, że... Albo jak śpiewa ten... Ubywa nam lat, jak śpiewa Frank Sinatra, coś takiego. A wiecie, że Frank Sinatra miał te dwa palce równe? Nie, że jesteś genialny, po prostu się to pocałuj mnie. Genialny jest! Jerzyk, zostań, ty pan da mi to. Ja nie będę tu z kabelami się dodawał. Jerzyk, proszę cię, popatrz, no! Jerzyk, kurde, ale, no! Dzikus? Niech pan usiądzie. Tak? Tak. Nie, to proszę pana, to powinno być tak. Proszę, słuchaj, niech pani mówi. Najpierw,
Nie, proszę pana, po pierwsze, tak? Ja nie chodzę po sklepach. Po sklepach to chodzi pan Ziutek i pani Pierdzikowa, proszę pana. Ja to chodzę na degustację win, na wprowadzenie nowej marki perfum. A u sprzedawczyni to pan Ziutek i pani Pierdzikowa kupują ziemniaki. Ja, proszę pana, konsultuję się z dyktatorem mody albo stylistą. O, plandeka, rower, piwnica. Przepraszam, ale po prostu te wszystkie słowa są wsiowe. Takich słów używa pan Ziutek i pani Pierdzikowa, proszę pana. No. Ze mną powinny kojarzyć się raczej takie rzeczy jak basen, jacht, pole golfowe, koń. Pan to zanotował? Tak, tak, tak. Basen, pole golfowe, koń. Koń, tak. Jest. Niech pan przeczyta, co panu wyszło. Dobrze. Piękno jest względne. Kiedy ostatnio byłam w basenie, to dyktator o każdym jachcie, który przymierzałam, mówił, że jest piękny. W końcu kupiłam wino i mam teraz na polu golfowym fioletowe perfumy na koniu. Sam oceń, co jest piękne. Oglądaj wybory Najładniejsi 2006. Zapraszam, Ziuta Pierdzikowa.